Dzień dobry. Ta melodia, którą pan usłyszał, The White Cliff of Dover. Kiedy, czy panu coś przypomina ta piosenka? To mi bardzo przypomina, właściwie już jak myśmy trenowali w OTU, tym Operational Training Unit, i tak samo jak byłem w dywizjonie, to Vera Lynn często te piosenki śpiewała. Ale to był rok, powiedzmy, 41-42. Był 40. Co panu to przypomina, ta piosenka, dzisiaj po tylu latach? Czasami to, tak powiem, żałośne. Serce mnie boli, że człowiek jest jednak dużo starszy teraz, aniżeli to było wtedy, kiedyśmy to słyszeli. Ja chciałbym może powiedzieć, że w studio Telefoloniki gości pan podpułkownik Ryszard Michał Kowalski, nawigator w czasie II wojny światowej, oznaczony bardzo dużą ilością medali i w mundurze Royal Canadian Air Force. Ale tutaj mamy jeszcze emblemat polskiej armii lotniczej. Ale tak, nie, to mi jest wolno nosić ten wing, nie wing, a to jest gapa lotnicza radionawigatora. To mi wolno nosić na mundurze, oczywiście pod kanadyjską radionawigatorem gapą. Panie pułkowniku, odkąd, kiedy, bo podpułkownik to już tak trochę trudno. Pozwoli pan, że będę do pana się adresował jako pan pułkownik. Proszę. Od momentu, kiedy pan opuścił naszą kochaną ojczyznę, aż do dzisiejszego dnia w tym pięknym mundurze Royal Canadian Air Force minęło dużo czasu. Jak to się stało, że pan gdzieś tam z jakiejś miejscowości w Polsce wylądował w sumie na tak wysokim stanowisku kanadyjskim w tak pięknym mundurze? Ja wiem, że czas jest krótki w sensie emisji, ale czy pan nie zechciałby nam trochę powiedzieć o sobie, gdzie się pan urodził, jaka pana droga była, że się pan znalazł w Londynie? O, jak ja byłem, ja urodziłem się zasadniczo w Kieleckim, w Ostrowcu. I ponieważ rodzice przenieśli się do Gdyni, więc oczywiście ja też jako młody chłopak też wróciłem do Gdyni i po tym wszystkim, w 35 roku, znaczy w 34 jeszcze, poznałem kolegę, który był w lotnictwie, w szkole małoletnich w Bydgoszczy. I po prostu ja zamiłowanie miałem zawsze do lotnictwa i w 35 roku we wrześniu, po skończeniu gimnazjum, wstąpiłem do szkoły małoletnich i byłem 3 lata. Po 3 latach, po skończeniu szkoły małoletnich, wstąpiłem do pierwszego pułku lotniczego na radiooperatora i strzelca płatowcego kurs. No oczywiście w 1939 roku wojna powstała, więc myśmy wszyscy już dostali alarm i 27 sierpnia wylecieliśmy z Warszawy, z Okęcia, do lotniska polowego i od tej pory myśmy cały czas szli na różnych lotniskach polowych. Myśmy latali na łosiach i bombardowaliśmy kolumny niemieckie w czasie wojny.
Przepraszam bardzo, Łoś to był dwumotorowy. Łoś był polski dwumotorowy, polski bombowiec, bardzo dobry bombowiec. Na całe nieszczęście było tylko ich 48 na 4 dywizjony polskie. Więc po tym wszystkim z Wielicka, już doszliśmy do Wielicka i z Wielicka już nie, musiałem pojechać transportem Węgier. Na Węgrzech byłem internowany i oczywiście po jakieś 2-3 tygodniach uciekłem z Węgier i później dostałem się przez Jugosławię i Grecję. No i oczywiście z Grecji, z Pireusu popłynęliśmy do Marsylii statkiem pułaskim. A czy pan mówił w liczbie mnogiej, panie pułkowniku, czy było was jeszcze paru? O, tam było nam, już jak myśmy dostali się wtedy do Pireusu, to już było dosyć dużo Polaków. Z Węgier przyjechało i z Rumunii przyjechało. I oczywiście tam nawet już w Pireusie poznałem dużo moich kolegów, któryśmy byli jeszcze razem w dywizjonie, ale nasze losy były inne, bo ja pojechałem na Węgry, a oni pojechali do Rumunii. Tam było troszeczkę gorzej, tam traktowali Polaków dużo gorzej, aniżeli na Węgrzech. Także nie było tak źle, ale ostatecznie jakby nie było kamp koncentracyjny, ten obóz koncentracyjny, to nie jest to samo, co normalnie się... Nie to, co Niemcy zrobili. To nie to, co Niemcy, tak. A więc i oczywiście Węgrzy się bali, że oni mogą być zaskoczeni przez Niemców, jeżeli Polacy tam są za dużo, więc myśmy po prostu, oni może nawet zamykali oczy, jak myśmy uciekali z Węgier. No i oczywiście, tak jak mówiłem, poznałem tych wszystkich kolegów, którzy już w Belgradzie spotkałem, później w Belgradzie do Pireusu, no i z Pireusu do tego, do Marsylii. Z Marsylii później pojechaliśmy pociągiem do Lyon-Bron. To było lotnisko, gdzie myśmy tam byli w ogóle zasadniczo, a Francuzi nie wiedzieli, co z nami zrobić. Ani nas nie dali do żadnych dywizjonów, ani nic. Troszeczkę ci, co byli w myśliwcach, piloci myśliwcy, oni brali udział po tym, jak Niemcy zaatakowali Francję 10 maja 1940 roku. Ja sam pamiętam, jak ja byłem w baraku i o godzinie 6 rano uciekałem po prostu w rowy, bo Niemcy strzelali, oni wiedzieli, że tam są Polacy i strzelali po nas po hangarach. Więc myśmy uciekali, no i kilka osób nawet było zastrzelonych, zabitych przez bomby. I później, ponieważ to było, nie było dobrze w tym w Lyonie, przenieśli nas do Francazal koło Toulouse. I tam byliśmy już wtedy, zacząłem trenować na bombowcach. I miałem już nawet załogę. Jedni z moich kolegów, którzy już skończyli trening i pojechali do Afryki Północnej, do Maroka na szkołę strzelania. Nieszczęście było takie, że mimo wszystko Vichy to wszystko zatrzymało i oni gorzej mieli w tych kamieniołomach, w których pracowali, aniżeli
w niewoli niemieckiej. Ale myśmy jednak byli w tym drugą załogą, nie dostaliśmy się jednak do Maroka i z rzutem wokołowym wyjechaliśmy z Toulouse do Perpignan i z Perpignan do Oranu, z Oranu do Fez i Casablanca i z Casablanca przenieśliśmy się znów na nowy okręt i przyjechaliśmy do Gibraltaru. I z Gibraltaru wypłynęliśmy, to wszystko po cichutku było, nikt nie wiedział, jaki konwój odchodzi. I wypłynęliśmy z Gibraltaru i przypłynąłem do Glasgow w czerwcu 40 roku. Po tym zostałem przeniesiony do, że tak powiem, na weryfikację do Gloucester. Z Gloucester nas... To już jest Anglia. Słucham? To już jest Anglia, tak. Więc teraz jeszcze jedną rzecz muszę przypomnieć, muszę powiedzieć, że jak byłem w Gloucester, zauważyłem jednego mojego technicznego instruktora, który nas uczył. I to był pan Karzycki, który był instruktorem elektroniki. Jeszcze to było w szkole małoletnich w Bydgoszczy. A mieliśmy tam tak samo instruktora, też był elektryk i on był plutonowy. Oczywiście był w polskim wojsku i mieliśmy tak samo instruktora, który był jako stolarz. Więc on jednego razu, kolega Karzycki, siedział, był w domu i przyszedł do niego mister Baranowski, instruktor, który był w szkole małoletnich. Oczywiście był w mundurze gestapo. No i oczywiście, a ponieważ to był kolega, rozmawiali razem ze sobą po polsku nawet, więc mówi, słuchaj, uciekaj z Polski jak tylko możesz, jak najszybciej, bo Winkler, znaczy ten plutonowy, który był były tak samo nasz instruktor, mówi, chce cię wykończyć. Więc on po prostu zabrał manatki z żoną i uciekł z Polski. I wtedy spotkałem go w Anglii. Z Gloucester mnie później posłali do Blackpool. Chwała Bogu, Blackpoolu nie lubiałem, więc długo nie siedziałem i wysłali, ponieważ ja skończyłem moje szkoły małoletnich. Latałem w czasie wojny na łosiach. We Francji prawie że skończyłem ten kurs, który miałem, więc od razu mnie wysłali na kurs strzelca płatowcowego do Benson. No i w Benson siedziałem prawie do grudnia 40 roku. W 41 roku w styczniu przeniosłem się znów do Bramcott, do jednostki szkoleniowej. A później A Dywizjon 305 już się organizował. Więc jeden z moich kolegów, z którym jeszcze latałem przed wojną, znaczy w czasie wojny w Polsce i nawet przed wojną też, więc Stefan Tomicki, on przyszedł do Bramcottu i powiedział, słuchaj Michał, my mamy całą załogę, jest
major Sibior, który jest dowódca dywizjonu. Później jestem ja jako pilot i jest nawigator i dwóch strzelców, ale nie mamy żadnego radiooperatora. Więc mówi, czy chcesz iść? Ja mówię, naturalnie, z największą przyjemnością. Więc zostałem przeniesiony z Bramcourt do Syerston, do dywizjonu. No i już skończyłem swoje szkolenie tam w dywizjonie z załogą, z którą miałem latać na Niemcy. No i oczywiście gdzieś w początkach maja 1941 roku zaczęliśmy latać na Niemcy. Mój pierwszy lot to był Lorient, drugi lot to był Lorient. Myśmy bombardowali Scharnhorst, Neisenauer i Prinz Eugen. Panie pułkowniku, na jakich bombowcach? Myśmy latali wtedy na Wellington. To był bardzo dobry samolot. A po prostu na tamte czasy, na 41-42. To był dwumotorowy, z płótna. Jak to? No bo to znaczy był ten szkielet był ten metal, ale aluminiowy, ale był pokryty płótnem. Ach, tak, to był płótnem pokryty, tak. No to był leciutki. Ale on mógł zabrać dużo bomb? Nie pamiętam dokładnie, ile bomb mógł zabrać, ale dosyć dużo. On nawet i tysiączkę zabierał bomb. To znaczy tysiączkę to była jedna jedyna bomba, jak oni to nazywali, bomba. Zapomniałem dokładnie, jak to się nazywa. To znaczy tysiąc kiloton. Tysiąc funtów bomba. Tak. I to zabierali, więc... Panie pułkowniku, do pana należało znaleźć, jako nawigatora, należało znaleźć drogę? Nie. Jak ja byłem w dywizjonie, to wtedy byłem jeszcze radiooperatorem. A ponieważ jak się latało na wojnę, to po przekroczeniu, już właściwie jak maszyna wylądowała do celu, to radiooperator po prostu do brzegu niemieckiego, znaczy Ostenda i to tak. Wszystko, jeszcze słuchał radia. Ale od chwili, kiedy myśmy przestąpili niemiecki kanał, to wtedy mój dowódca mi powiedział, że mówi, Michał, mówi, słuchaj, my mamy trzy pary oczu do przodu, to znaczy jest pierwszy pilot, drugi pilot i strzelec przedni. A mówi, z tyłu to jest tylko drugi strzelec tylni. A to znaczy Wellington posiadał również pilota, to znaczy takiego... Strzelca. Z tyłu, tak? Tak, tak. Więc to on powiedział mi, słuchaj, tam jest wieżyczka Astro. Jak ty wejdziesz do tego wieżyczki Astro, to przynajmniej możesz patrzeć z tyłu, co się dzieje. I prawdę mówiąc, ja wtedy widziałem, jak nas zaatakowali, jak ten Messerschmitt. Messerschmitt zaatakował nas, to on strzelił nas po prawym silniku, a pod prawym silnikiem jest ten. Pod prawym silnikiem jest dingi, to znaczy łódka, którą się pompowało, żeby wodować na kanale. I ta łódka, jak on strzelił po prawym silniku, więc ta łódka wypadła z tej ochrony i po prostu zablokowała nam stery. Także po prostu ona wchodziła, stery pikowało.
I myśmy tracili, był taki był... To właściwie był samolot, nie był, nie mógł się... Nie, samolot nie mógł się, bo on był w pikowaniu. Także on nie mógł po prostu wyciągnąć, pilot nie mógł tego wyciągnąć i dał rozkaz do skakania. Ja wtedy chciałem iść jeszcze, a po prostu od mojej pozycji, gdzie ja byłem wtedy, to było, jakieś może 7-8 metrów, żeby dojść do tego miejsca, gdzie się wyskakiwało. Więc ja do tego nie doszedłem, bo w tym czasie odpadły płaty. I jeden płat, i drugi płat. I ten lewy płat. To są skrzydła? Skrzydła, tak, tak. Jezu, ale to było ponieważ to była za duża szybkość i on nie mógł wyciągnąć tego i płaty odpadły. Jak płaty odpadły, no to zrobiła się dziura i mnie siła odśrodkowa po prostu wyrzuciła przez tą dziurę na zewnątrz. Oczywiście ja wiem, że tylko leciałem w dół i ten pęd powietrza mnie odrzucił i po prostu jak mnie odrzucił, to wtedy otworzyłem spadochron i po kilku sekundach z wielkim hukiem rąbnąłem w ziemię. Dziękuję bardzo.